sama mnie zmierzyła. Czyli naprawdę istnieją. Zmory? Tak. Wywołują koszmary. Albo nimi są. Nie pamiętam. Już jej nie spytam. Szybko dotrzemy do góry. Nie wierzę, że tu jestem i robię te wszystkie rzeczy. Myślałem, że nigdy nie opuszczę naszego lasu. Albo nawet własnego łóżka. Twoja choroba to nie twoja wina. Wiem. Chodzi mi o to, że to jest super. To jest góra. Jesteśmy tak blisko. Wpływamy na morską wodę. Skąd wiesz? Nie czujesz tego? Jeśli tak pachnie morze, to strasznie cuchnie. Spójrz tam! To tor! Tor? Bóg piorunów? Tak! Nie sądziłem, że słuchałeś, gdy mama mówiła o bogach. Rzadko. Czy mówiła o jakimś, który nie czuł bólu? O! Brzmi jak Baldur. Baldur? Bóg Asów. Syn Odyna i Frigi. A Odyn jest królem. Tak jest. Czemu pytasz? Widzę runy na jego piersi, ale nie mogę ich odczytać. Napisano: poświęć swą broń na środku zbiornika, a przebudzisz kołyskę świata. Znaczy, mamy wrzucić broń do wody? Dla ciebie to nie będzie problem. Zrobisz to? Powrócił. Strzela się, chłopcze! Dobra! Co to jest? Widzisz? I ten posąg Tora. Tylko teraz widać znacznie więcej. Woda opadła, gdy wąż się podniósł. A, dlatego tam nie było tej plaży. Widzisz? A tam jest góra.
Spójrz, ten budynek prowadzi od podnóża do Złotej Świątyni. To wszystko było pod wodą. Z wyjątkiem posągu. To dobrze, nie? Jest nawet dok. Tam, obok flagi. Najpierw płyniemy do doku, prawda? Będziemy pierwszymi od dawna, którzy po nim chodzili. Znasz tego węża? Jest jednym z gigantów. Jest tak wielki, że oplata cały świat i pożera własny ogon. Bez przesady. No nie wiem, wyglądał na ogromnego. To jest droga do góry? Na to wygląda. Nie, jeśli to nie brodaty gbur i jego szczeniak. Mam tu dla was coś fajnego. Bro? Ale jak ty... Nie, twój zasrany interes. A teraz właśnie mam coś dla was. Tylko nie próbujcie czaić się na moje miejsce. Byłem tu pierwszy. Dobra. Jak myślisz, czego chcę? Zagrać nam na nerwach. Gdy rozejdzie się wieść o moim sklepie, ludzie będą tu walić jak szaleni. Będą się zabijać, żeby tylko rzucić okiem na moje towary. Zobaczycie. Wszędzie ci się tak śpieszy? Eś. Ła! Widzicie te kamienie? Dzięki kluczowi Yggdrasilu możecie otworzyć magiczne wrota do gałęzi drzewa świata. To skrót między światami. Jeśli się na takie natkniecie, będziecie mogli tu szybko powrócić. Ale działają w jedną stronę. Tylko tu i nigdzie indziej. No i pamiętajcie, nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie myślcie zeskakiwać ze ścieżki, chyba że chcecie umrzeć. Nie, raczej tego nie chcemy. Znam tych run. Jak znajdziemy szyfr, to na pewno to rozgryzę. Nie odczytam ich.
część szyfru runicznego. Poszukajmy pozostałych. Co to było? Strasznie cuchnęło. Twoja matka mówiła na nie plugawe pale. To trująca magia. Pokazała mi, jak je neutralizować. Co? Zabawne, że dałeś jej ci czegoś nauczyć. Tak. Rany. Ale tu mgliście. Znowu krasnolud. Powinniśmy... Nie. Szkoda na niego czasu. Przepraszam, ale... Skąd masz ten topór? To nie twoja sprawa. Nie będę się sprzeczał, ale... Znam to ostrze. To jedno z naszych, ale... Nie zrobiliśmy go dla ciebie. Zejdź z drogi. Nie mogę. Kobieta, na której je zrobiliśmy... No... Cóż, bardzo ją lubię i byłbym bardzo niepocieszony, gdyby okazało się, że... Coś jej zrobiliście? Topór był mojej mamy. Zostawiła go ojcu przed śmiercią. Fejnie żyje. Bardzo mi przykro to słyszeć. Była wielką wojowniczką. Dobrą kobietą. Dobrze. Tak. Zajmę się usprawnieniem topora. Ale... Nikt cię o to nie prosił. To prawda, ale... Znając twoją matkę... Na pewno by chciała, żebym naprawił ten wandalizm, którego mój brat dopuścił się na jej... toporze. Wiedziałem. Jesteś bratem Broka. Tam jest druga połowa znaku. Ten niebieski to twój brat? Tak. Chociaż ja jestem znacznie zdolniejszy. Nie chwaląc się, przysięgam na Freję. Nie usuwaj jego pracy. Tylko ją ulepsz. Dobrze, ale czy możesz sam go tam położyć? Rękojeść jest... Nie. Brudna. No dobrze. Po prostu... Czy to krew? Nad czym pracujesz? To zweto przesuwaczem nieba. Ta góra to prawdziwy skarbiec rzadkich zasobów. Gdy je wydobędę, będę je musiał jakoś zjeść. Wiesz, jak to naprawić? Nie mam bladego pojęcia. No to do... No, pomyszkujcie jeszcze, to coś wykombinujemy.
musisz się wiele nauczyć. Nie mogę stwierdzić. Zbliżamy się do góry? Owszem. Za tobą! Zasypią gradem strzał! Łatwo przez nie przejdziemy. Myślisz, że teraz, pod koniec naszej wyprawy, mógłbym ją ponieść? Mówiłem, że nie. Czemu? Dla mnie i tak znaczyła więcej. Co? Znaczy, znałem ją lepiej. Ty dużo polowałeś. Lepiej dla ciebie, żebyś zamilkł. Wilki! Te wilki są jakieś chore! Uwaga, ojcze! Gania, Wagner! Puszczaj go!
Ojcze! Teraz rozumiem, czemu mama chciałaby ją tu przynieść. Owszem. Cofnij się, chłopcze. O, co to? Musimy znaleźć inną drogę. Wiedźma. Gdyby tu była, na pewno by nam pomogła. Moja magia jest bezużyteczna przeciw czarnemu tchnieniu. Nie da się tego obejść. Odyn się o to zatroszczył. Co ty tu robisz? Upewniam się, że dokończycie podróż. I tyle zwlekałaś? Byłam zajęta leczeniem przyjaciela. Może pamiętasz? Czarne tchnienie to spaczona magia, której nawet ja nie mogę rozproszyć. Tylko czyste światło Alfheimu ma dość mocy, by je przełamać. Ale tu go nie znajdziecie. Czym jest dla was ta podróż? Wszystkim. Chodźcie za mną. Czemu to robisz? Może widzę w was więcej z siebie, niż chcę przyznać. Może pomagając wam, zdołam naprawić swoje błędy. A może was lubię? Mimo tego, co zrobiliśmy? Mimo tego, co zrobiliście, tak. Gdzie musimy się udać? Do świata, za granicami tego. Wyruszamy do innego świata? Idziesz z nami? Tylko na chwilę. Tylko na chwilę. Wykorzystamy to. Greytha! Nie, Sindri mówił, że nie działa. Sindri? Krasnolud u stóp tych wzgórz. Naprawiał to, gdy przybyliśmy. Nikogo tam nie było, gdy przechodziłam. Być może skończył. Krasnoludy są bardzo zaradne. I denerwujące, jeśli są takie jak ci dwaj.
O tak. Skorzystaj z tego. Świątynia Tyra znajduje się na środku jeziora. Stamtąd udamy się do Alfheimu. Na szczęście nie jest już pod wodą. Skąd się tam wzięło to stworzenie? Nikt tego nie wie. Po prostu się pojawił. Wkrótce potem przybył Thor i ich walka rozbrzmiała echem we wszystkich światach. Ostatecznie zakończyła się impasem i Thor wrócił do Odyna z pustymi rękami. Wąż pozostał i urósł tak bardzo, że opasa cały Midgard. Widzisz? Mówiłem. Od tej pory się nienawidzą. Przeznaczony im zabić się nawzajem podczas Ragnaroku. Wierzysz w Ragnarok? Chciałabym nie, chłopcze. Wiesz, rozmawialiśmy z mężem świata. Naprawdę? Przesada. Jestem dobry z języków. Nawet tych, których wcześniej nie słyszałem. Ale gdy mówi, nic nie rozumiem. Niestety nikt nie rozumie. Mówi w martwym języku. O. Musi być samotny. Uwaga pod nogi. Tędy. Jesteś pewna? Przechodziliśmy tędy i nie było drogi na drugą stronę. Widzisz? Naprawdę? Coś wam pokażę. Patrzcie uważnie. Riosta! Da się przejść. Elficka architektura. Cięciwa była skąpana w świetle Alfheimu. Może teraz przebudzić magię elfów? Zaraz. On nie zniknie, prawda? Nie, dopóki światło świeci swobodnie. Tędy. Chcę taki. Te korzenie. Jaka to magia? Vanów. Z Vanaheimu? Znasz Vanaheim? Z opowieści. Mama nie mówiła dużo o Vanach. Tylko tyle, że toczą odwieczną wojnę z Asami. To dobrzy bogowie w porównaniu z Odynem i Thorem. Nie ma dobrych bogów, chłopcze. Myślałem, że cię tego nauczyłem. Tu, chłopcze! Patrz! Tu wąż świata! Jest większy niż myślałem. O, patrz! Dziabnął Thora! Albo dziabnie. Chyba. Świątynia Tyra została wzniesiona z pomocą gigantów. Wielki Tyr podróżował z niej po 9 światach i utrzymywał w nich pokój. To chyba średnio mu to wyszło. Wszędzie nas atakują. Szczególnie umarlaki. Umarli powstają coraz liczniej. Niegdyś drogi i szlaki roiły się od ludzi. Teraz wszyscy ukryli się lub uciekli. Z wyjątkiem bandytów. Dość dzikich, by przeżyć. Skręćcie w prawo na dole schodów. Hej, jeszcze jeden kryształ światła. Zaczekajcie, przebudzę światło. Riosta. Udało się. Co dokładnie robimy? Naprawiamy zniszczenia. Zacznij od podniesienia tej osi. Dobrze. Teraz zapchnij ją na miejsce. Teraz umieść koło na torze. Idealnie. Teraz przepchnij most po torze. O, o! Cały most się obraca.
Jak to jest w ogóle możliwe? Rony, ale jesteś silny. Dalej, pchaj, dopóki most nie znajdzie się w pierwszym położeniu. Zmęczyłeś się? Nie. Zawsze był bardzo silny. Jeśli chodzi o martwych, słyszeliśmy, że nazywano ich sługami Hel. Czym są dokładnie? To biedne, niespokojne dusze, którym odmówiono osądu i spokoju. Niby jak? Magia Vanów może ożywić zmarłych? Kiedyś mogła, ale to nie magia. Ta plaga umarłych to skutek braku równowagi w świecie. Coś lub ktoś igrało z potężnymi siłami. Tylko tyle wiem na pewno. Idealnie! Wracajcie na górę! Wszystko gotowe! To było imponujące. Nie uszkodziłeś sobie pleców? Nie uszkodziłem sobie pleców. Tymi drzwiami. Chwila. Świątynię teraz budowali giganci czy elfy? Wszystkie rasy pomagały przy budowie. To był ostatni akt współpracy między światami, zanim skończył się czas pokoju. Liostra! Cięciwo przestała świecić. Jej moc została wyczerpana. Została w niej tylko resztka magii, a my ją wyczerpaliśmy. Daj mi swój łuk. Gdy zdobędziecie światło Alfheimu, napełnijcie cięciwe jego mocą. Nie zapomnijcie. Mówisz, jakbyś z nami nie szła. Spróbuję, ale ktoś bardzo chce uwięzić mnie w Midgardzie. Czemu? Bogowie mają mnie za nic. Czy to tu? Strasznie ciemno. Świątynia była zamknięta i zanurzona przez ponad 150 lat. Potrzebuje światła Bifrostu, by się przebudzić. Te korzenie to chyba nie twoja magia. Istotnie. Są częścią drzewa świata i pozwalają przemieszczać się między światami. Podejdźcie... Jak to działa? Musicie mieć to. Bifrost służy do podróży między światami. Przechwytuje, zbiera i przenosi światło Alfheimu. Umieść Bifrost tam. Co teraz? Daj mu chwilę. Świątynia potrzebuje czasu, by przebudzić się z długiego snu. To właśnie stąd i tylko stąd będziecie mogli przekraczać granice światów. To, co widzisz, symbolizuje świątynię, w której jesteśmy. I wieże światów, które otaczają Jezioro Dziewięciu. Wszystkie światy zajmują tę samą przestrzeń i odzwierciedlają się nawzajem. Te drzwi... Wieże na zewnątrz i dziewięć światów są ze sobą splecione i współistnieją na gałęziach drzewa świata, rozdzielone światłem Alfheimu zamkniętym w Bifroście. To miejsce może skupiać i kontrolować to światło. Czy to drzewo świata? To tylko jedno z jego wyobrażeń. Nie. Yggdrasil jest czymś o wiele potężniejszym. W jego gałęzie wplecione są losy całego świata. W tym oczywiście też nasze losy. Drzewo odżywia naszą ziemię. Rosa z jego liści spływa do naszych dolin i rzek. Drzewo daje życie wszystkiemu, co narodziło się wśród jego gałęzi. Jego energia zasila cykl życia całego stworzenia. Narodziny, rozwój, śmierć i odrodzenie. Jego włókna wymykają się granicą czasu i przestrzeni. Wszystko powraca do drzewa. No... Tak to działa. Ale zapewne chciałbyś się o tym przekonać w praktyce. Tak. Niech tak będzie.
Most, który przepchnąłeś na zewnątrz, aktualnie prowadzi do Vanaheimu. Powinieneś ustawić go do miejsca, w które zmierzamy. Alfheimu. Zaraz, czy to obraca most na zewnątrz? Tak, koło obraca most, a most prowadzi do wież różnych światów, znajdujących się na jeziorze. Chwila, tu nie ma wieży. I dlatego niemożliwa jest podróż do Jotunheimu. Bez wieży, z którą może połączyć się most, nie można rozpocząć sekwencji. Każdy świat ma runę, która otwiera wiodący do niego most. Daję wam tę do Alfheimu. Teraz możecie rozpocząć podróż. Możemy ruszać. Pamiętaj, by zabrać Bifrost. Nie chcesz go zgubić. Teraz most łączący światy się ustawi i świat między światami się otworzy. Widzicie ten wielki kryształ? Każdy świat posiada taki. Kryształ skupia i wzmacnia moc Bifrostu, otwierając most do danego świata. Dlatego podróże są możliwe tylko z tego pomieszczenia. A co z tą wieżą, której nie ma na jeziorze? Wieża Jotunheimu zniknęła ze wszystkich światów ponad 100 lat temu, gdy giganci odeszli z Midgardu. Nie wiadomo, gdzie jest obecnie i w jaki sposób została przemieszczona. Nie zadziałało. Wciąż tu jesteśmy. Chodźcie za mną. Bifrost zgasł. To była jego ostatnia podróż. Nie wrócicie, dopóki nie napełnicie go światłem Alfheimu. Czyli jesteśmy uwięzieni? Ktoś taki jak ty nie powinien mieć problemu z powrotem do Midgardu. I będziemy mogli rozproszyć czarne tchnienie? Tak, dzięki światłu Alfheimu. Witajcie w Alfheimie, panowie. Zobaczycie... światło. Ledwo je widzę. Coś jest nie tak. Widzisz tę kolumnę światła w oddali? Znajduje się w środku świątyni. Musimy się tam udać. Nie. Jeszcze nie teraz. Co się dzieje? Nie! By przywrócić magię Bifrostu, musicie wkroczyć do światła. Ale uważajcie, aby nie dać się... Nie zginęła, prawda? Raczej nie. Chodźmy. Spójrz na to miejsce. Trzymaj się blisko i niczego nie dotykaj. Dobrze. Co to jest? Chyba to zabiłeś. Spójrz w górę. Rany, o co chodziło? Nie nasza sprawa, chłopcze. Skup się. Mordują elfy światła. To wojna, która dobiega końca. Ci w szatach przegrali. Będzie ich więcej. Mówiłeś coś? Nie. O, dobrze. Kolejna część szyfrów. Spróbuję coś ułożyć. Przynajmniej zbliżamy się do światła. Zaraz, czy to Sindri?
co mówiłeś? Nic nie mówiłem. Naprawdę? Dobrze. Czy twoja matka wspominała o tym świecie? Niewiele. Mówiła tylko, że elfy żyją w izolacji, bo ciągle walczą o światło. Chłopcze, nic nie mówiłem. Dziwne, mógłbym przysiąc, że coś... Co się dzieje? Głosy! Nie słyszysz? Nic nie słyszę. Już cichną. Słyszałem krzyki. Wiele głosów, wściekłych. Naprawdę ich nie słyszałeś? Nie. Czułem... zło. Może z nimi porozmawiamy? Nie. A jak trzeba im pomóc? Nie wchodzą nam w drogę, więc nas nie obchodzą. Ale nie może... obchodzą nas. Też mają misy z piaskiem. Co jest napisane? Beze mnie lub pode mną licz się ze śmiercią bystrą, lecz wewnątrz ciebie jestem życiodajną iskrą. Ale nie widzę tu żadnych run. Musimy je znaleźć. Wracamy do łodzi. Szkoda, że elfy żyją w niezgodzie. Alfheim to przepiękne miejsce. Niebieskie drzwi! To musi być wejście. Chodźmy! Ostrożnie, chłopcze. Co oni robią? Most zniknął. Zakryli kryształ tym czymś. Czemu? Aby zatrzymać posiłki. Bingo! Dobra, coś się stało, tak sądzę. Za tobą! Leci na siebie! To nie miejsce dla nas.
połączone razem przypominają runę. Ale to bez sensu. Chodź, wróćmy do misy z piaskiem. Szkoda, że elfy żyją w niezgodzie. Alfheim to przepiękne miejsce, ale wojna wszystko psuje. Wystarczy. Rozmawiamy na łodzi. Teraz się skupmy. Ojcze! Kolumny i pierścień tworzą elficką runę! Narysuj ją. Chłopcze! To znowu głosy, ale inne, mniej gniewne, prosiły o pomoc. Jesteśmy tu po światło. Nie obchodzi mnie, czym są i czego chcą. Ciebie nic nie obchodzi. Masz coś do powiedzenia? Nie. Lug. Co się dzieje? Rony! Zobacz! Ojcze? Tak? Głosy, które słyszałem, ciężko było je rozróżnić, ale wydaje mi się, że w tle słyszałem mamę. To niemożliwe. Wiem, co słyszałem. Atreusie, dosyć. Ten wygląda inaczej. Spójrz na te rogi. Staj za mną. To nie brzmi dobrze. Podchodź do klatek. Czemu są zamknięte? Przygotuj się. Mam nadzieję, że było warto. Ten korytarz doprowadzi nas do świątyni? Przekonamy się. Myliłeś się wtedy. Tak.
Znam go znamy lepiej niż ktokolwiek. To była ona. Ona odeszła, chłopcze. Koniec tematu. Sędziwa wiedźmy już nie działa. Miejsca! Atreusie, za mną. Jesteś pewien, że wiedźmie nic nie jest? Mam nadzieję, że nie zginęła. Wiedziała, co robi. No tak,